drodzy, witam serdecznie. Dzisiaj zostaniemy policjantami. Dobrze słyszycie, przyjaciele. Będziemy przestrzegać prawo i będziemy pilnować, żeby inni też przestrzegali prawo. Daj na Palion Style. Pamiętaj, jeżeli film się podoba, zostaw łapkę, bo mało osób to robi. Subskrybuj kanał po 2 miliony, a teraz zapraszam. Moi drodzy, czy słyszeliście o akcji Płacimy za oceny? Jeśli nie, to już szybko tłumaczę. Media Expert organizuje super akcję, gdzie za każdą piątkę i szóstkę na waszym świadectwie szkolnym możecie dostać 5 zł za każdą piątkę i 6 zł za każdą szóstkę. Akcja trwa od 21 do 24 czerwca. Jak dokładnie z tego skorzystać? Złóż zamówienie na mediaexpert.pl za minimum 250 zł z płatnością i odbiorem w sklepie stacjonarnym lub po prostu iść do sklepu stacjonarnego, zrób zakupy za minimum 250 zł, ale pamiętajcie, musicie ze sobą mieć świadectwo szkolne, pokazać go przy kasie i wtedy otrzymacie swój rabat. Nawet świadectwa z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej podstawówki zaliczają się do wzięcia udziału w rabacie za oceny. Media Expert również organizuje oprócz tego konkurs. A żeby wziąć w nim udział, musicie nagrać TikToka, gdzie świętujecie swoje zakończenie roku szkolnego. Oczywiście do wybranego dźwięku, który jest w opisie, moi drodzy. I TikToki do tego dźwięku z opisu. Widzowie, najbardziej kreatywne te TikToki wygrają właśnie w konkursie. A nagroda, widzowie, to jest PlayStation 5. Także jest o co walczyć. I konkurs trwa tak samo jak akcja Płacimy za oceny, czyli od 21 do 24 czerwca. Do wszystkich, widzowie, rzeczy, które wam przed chwilą omówiłem, jeżeli chcecie brać udział, to macie linki w opisie. Zapraszam, bo naprawdę warto. No i przyjaciele, mamy tutaj policjanta i policjantkę. No wybierzemy sobie policjanta i wybieramy. Widzowie, ta gra jest tak mobilna gierka. O, będziemy skanować, ile kto jedzie na godzinę. Zaczynamy. Dzień pierwszy w policji. Widzowie, uważajcie, bo będzie grubo. Okej, czyli tu musimy mierzyć kogoś 30 na godzinę. Prawidłowo, mamy tutaj znaczek 30 na godzinę. Ej, ten za wolno aż, a nie, no dobrze, dobrze. Taka sportowa fura i tak wolno. Ziom, ty, to mój samochód jedzie normalnie. O, ej, zatrzymaj. Ej, dobra, ta gra się zapowiada bardzo, bardzo dobrze. Ej, patrzcie, baza danych kierowców. Brak zatrzymania się przed znakiem stop. Twierdzi, że nie było widać znaku. 7 km powyżej ograniczenia. No tak, 7 km powyżej ograniczenia. Tylko jak ja to mam puszczenie? Nie, mandat. Na pewno mandat, oczywiście, że tak. A tu już on tyle mandatów dostał, aha, w ten sposób. 23 na godzinę. Kurczę, takie furki. No i ładnie. 30 na godzinę, pięknie. Tamten, jak można zdać 18 na godzinę, tamten jedzie. To nie jest za wolno? Ej, ten zasuwa. Zatrzymaj. Ej, nie tam. Ja nie chciałem go w trakcie lekcji. O nie, ja nie chciałem tego zatrzymać. My zatrzymaliśmy złego. W trakcie lekcji jazdy prowadzi bardzo ostrożnie, 12 km. Nie, puść wolno, świetnie sobie radzi. O, patrzcie, zarobiliśmy 90 dolarów za puszczenie wolno. Kurczę, nie wiedziałem, że za puszczenie kogoś wolno w policji normalnie dostałem pieniądze. Jakiś nowy strój, nie, tego stroju nie chcemy, my chcemy zatrzymywać ludzi. Miasto? Wow, mamy własne miasto. Patrzcie, odblokowaliśmy, my będziemy budować własne policyjne miasto. Let's go. No i to się nazywa coś pięknego. No, tu jest złoczyńca. Okej, czyli musimy tu pojechać. Patrz, ej, fajne to jest, widzowie, ta gra. No, powiem wam. Ej, aresztowaliśmy kogoś. Aha, my musimy jechać, da się szybciej. Nie, on po prostu sobie jedzie i zatrzymuje sobie. A jak chcę, jakie to jest wielkie. Nie, no ta mapa jest przepotężna, widzowie, ta gra. Okej, bo tam już sobie łapią. A, ulepszenia jakieś są, patrzcie. Możemy sobie ulepszyć tutaj, takie, okej. Potrzebujemy zarobić po prostu trochę gotówki i będziemy zarabiać, dobra. Rozpoczynamy dalej, widzowie, skanujemy. 30 na godzinę, klasa świat. Potem kurczatkę będziemy mieć. 32, no niestety. Nie, no co? Aha! Nie mogę tak wcześnie, dobra, musimy ogarnąć tą grę, no nie wiem. No i żeśmy, wywalą nas z roboty zaraz, patrz. Uwaga. Teraz! Jezu, zrozumiem, o co w tym chodzi. Dzień drugi. Lecimy. Baza danych kierowców. Ogromne pęknięcie na przedniej szybie. Ej, to ona jeszcze ma pękniętą szybę. Tak jak ja aktualnie w samochodzie. Widzowie, wyobraźcie sobie, że w moim nowym samochodzie jest pęknięta szyba przez kamień na autostradzie. I mam pękniętą szybę też. Prowadzenie tego pojazdu jest niebezpieczne. Nie, no to czemu niebezpieczne? Twierdzi, że ma umówioną wizytę w warsztacie. No niestety mandat. 200 dolarów. Za mandat. Kurde, 200 dolarów. Mega grubo, 22, prawidłowo, elegancko, 38, o, a
chciał mnie wyminąć, a to limuzyna jakaś. To pani? Limuzyna bez licencji, wow, no to już pierwsze. Ubezpieczenie tylko dla 4 pasażerów, przewodzi 9 pasażerów tylko na 8 fotelach. Ej, to będzie gruby mandat. Ej, patrzcie ile zarobimy, ubezpieczenie tylko dla 4 pasażerów. To będzie grube, widzowie, no. Patrzcie jaki będzie wielki mandat. No, $250, myślałem, że będzie większy. Ale to chyba tak się nie da. Aresztowanie i odblokowano. Nie chcemy, lecimy dalej. Strój funkcjonariusza, widzowie, na dzikim zachodzie, lecimy. Niech tak będzie. Ulepszenia. I możemy ulepszyć jeszcze bardziej miasto. Możemy coś... Czekaj, bo tu można sobie... Czyli my sobie tu ulepszamy wóz i zatrzymujemy po prostu ludzi w ten sposób. Na tym polega cała gierka, przyjaciele. Musimy dokupić sobie tutaj... To jest 500 dolków, czyli ile mamy? 640 już. Więc wiecie co, no zakupmy sobie. Wow! Ale to będzie wyło. Widzowie. Nie mam więcej pieniędzy, musimy sobie na... A co robi VIP? 3 dni za... What? Podwójne zarobki, strój VIP, ekskluzywna mini... Ekskluzywna mini graza i za 30 zł. My dzisiaj sobie po prostu miasto będziemy zwiedzać. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, widzowie, z tej gry, to dokupię tą ekskluzyw grę, okej? Okay? Niech tak się stanie. A, bo oni łapią tych przestępców i zarabiają cały czas. Czyli im więcej mamy miasta... Tym więcej będziemy zarabiać, ja już wszystko rozumiem. Tylko musimy level nabijać, czyli musimy grać cały czas. Jedzie pro... O kurde. Dobra. O, fantastyczne, patrzcie. Tam cała, ile, widzicie ile policji go goniło? Ej, dobra, skazany podpalacz próbuje uciec z policji. Wiele wykroczeń drogowych podczas ucieczki. Ale tu będzie mandat. To jest, nie, to jest aresztowanie. To jest aresztowanie, widzowie, on do więzienia idzie. Ty, tego jeszcze nie było. Patrz. Ej, to jest rozwinięte, lecimy! Widzowie, krzyk! Ręce do góry, funkcjonariusz mówi, ręce do góry! Kurde, szkoda, że nie mam żadnego stroju funkcjonariusza policji w prawdziwym życiu. Rób co mówię, spadaj, o nie! Żadnych... Patrz! Ej, jaka wkurzona ma na nóż! Aresztowanie! Yes! $300, widzowie, za aresztowanie! Ej, to już była groźna... Co tu się dzieje? Panie! Odbierz nagrodę? Ej, dobra, odbieramy. Nie. Ej, widzieliście jaką furę odblokowaliśmy, przez co mówiłem, że się opłaca. Jeźdź, patrzcie jaką furę odblokowaliśmy. Patrz to. Jaka szybka fura. Ej, dobra, widzowie, nie wiedziałem, że jak my zatrzymamy jakąś furgonetkę ze skarbem na plecach, to my nagle będziemy tacy kozak, takimi kozakami. Mało uszkodzony licznik, nalicza klientom podwójną odpłatę. Mandat, $350. Panie, co tu się dzieje? Ale zarabianie. Kolczatkę można odebrać. Jeszcze nie. My sobie nazbieramy na tą kolczatkę. Spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Jak no nie chcemy stroju, bo nie potrzeba. Ja chcę być policjantem prawilnym. Ulepszenia. Mamy $700. Czyli można nowe felgi kupić. I oczywiście, że kupujemy nowe koła. Patrzcie to. Zowie, jaka to będzie moc. Ej, my odblokowaliśmy najlepszy samochód, jaki jest. Patrzcie, jest taki. Mamy najlepszy samochód z gry endgame'owy. Ja nie mogę, a pokaż miasto. Trzeba zebrać pieniążki. Możemy odblokować, patrz, jeszcze większe miasto. Czyli będziemy więcej zarabiać. Lecimy, widzowie, dalej. Uważaj na pojazdy z uszkodzonym układem wydechowym. On jest tak głośny? Że go nie zatrzymałem? Dobra, to mogę. O, ten! Patrz go. Cyk! Elegancko, patrz jaki tu ma, jaki smog robi, widzowie. Zepsuty układek wydechowy, co nie pierwsze ostrzeżenie, 9 km powyżej ograniczonej prędkości. Manda, nie aresztowanie, nie, mandacik się należy. Ale fajnie, że możemy aresztować ludzi. $800 dostaliśmy? 30 na godzinę prawidłowo, Ej, kolczatkę mamy, patrzcie na to. 30 na godzinę. Ej, właśnie, czyli jak będzie ktoś mega zły, to będziemy mogli mu rzucać już kolczatkę. Lecimy, baza danych, okej. Pani, tak, korzystanie z telefonu podczas jazdy, złe. Telefon wyrzucony przez okno, zaśmiecanie. Bez przerwy przeprasza. Nie, no mandat za telefon podczas jazdy, więc... A tę kasę to ja dostanę? Otrzymujesz $1200. Start, co my odblokowaliśmy? Ja, strój klauna jako policjant. No chyba sobie żarty robicie. Mamy być profesjonalni. Ej, patrzcie jakie tło mamy, to jest inna teraz ulica. Ale jazda, lecimy, 1200. Co mogę kupić? Nowy poliskar! Ale fajnie, widzę, zaraz zblokujemy wszystko, tylko ja bym chciał... Tutaj widzę, że miasto... Jeszcze nic nie zrobili, lipa.
Lipa, pany, lipa. Ale patrzcie, jesteśmy w nowym miejscu. Ciekawe, czy będziemy w nowym miejscu, gdzie będą jechać na przykład 100 na godzinę i będzie ciężej złapać. Wydaje mi się, że na pewno. Tylko trzeba ale większy le... Ej, tamten. Nie mogę go zatrzymać. Nie mogłem tam tego zatrzymać. Dobra. I ciach. Let's go, syreny wyją. Dobra, podoba mi się ta gierka. 8 km powyżej ograniczonej prędkości. No, tylko po mandacik po prostu. Czyli $500 dla mojej kieszonki. Uważaj na płonące pojazdy. Co? Płonące pojazdy będą jechać? Dobra, czekaj, bo ziomek tu jedzie za szybko. Kurde, nie zatrzymam. Dobra, to jest większe niebezpieczeństwo. Większe niebezpieczeństwo trzeba zatrzymać, moi drodzy. Większe niebezpieczeństwo, cyk. Chyba, że można dwóch naraz zatrzymać. Gorąca sprawa. Pojazd się pali, dzieci w samochodzie. O kurde, widzowie. Patrzcie, jak on wygląda. Widzicie, jak on wygląda? I posłuchajcie tego. Pojazd się pali, dzieci w samochodzie właśnie jedzie do warsztatu. Ale nienormalne, aresztowanie. Uspokoi się w celi. Ole pieniążków. Dobra, 30 na godzinę. Nie. Ten też bezpiecznie. Kurde, że... Płonące pojazdy tu jadą. Ej, bo ten jedzie... On go w niego uderzy. Ja, jest idealnie teraz, pięknie. Zatrzymany, bez pasa. 9 km nadwyżki, bez pasa, bezpieczeństwa, jeszcze dzieci w samochodzie. Co to za ojciec? Jakim ty jesteś ojcem, że tak robisz? Nie robi się tak. Proszę pana, tak się nie robi, rozumie pan? Odblokowano? Co by mi dała lupa? Co mi by dała lupa? Tego nie wiem, co mi dała lupa, ale lecimy dalej. Miasto, czekaj, co nie dostanie. O, blokowaliśmy więcej miasta, tylko pytanie, bo... My nawet... Dobra, czekaj, bo tutaj już mi krzyczą, wyją. Co ja tu mogę? Zobaczcie, raz co nowe rzeczy mogę ulepszać. Tego nie było chyba zderzaków. Możemy kupić jakieś... Dobra, poczekaj, nazbieramy jeszcze pieniążków. Spokojnie, elegant, bo mamy tyle, to zaraz zbieramy na wszystko, widzowie, dzisiaj ulepszamy. O, odbieramy nagrodę, widzowie, znowu. O, let's go, czemu on tak szybko pojechał, widzieliście to? Ej, dobra, ten przesadza. Co my odblokowaliśmy, bo nawet nie zwróciłem uwagi. Nie wiem, czy pieniądze, chyba pieniądze odblokowaliśmy. Pisze SMS-y podczas jazdy, ta osoba cudem uniknęła wypadku, nerwowo rozgląda się po pojeździe. Okej, no, dobra, mandat. A przeszukaj, pojazd był! Nie wiedziałem, że patrzcie, tu jest coraz więcej rzeczy. Ej, dobra, ta gra jest rozwinięta, podoba mi się to. Czekaj, bo ten ziomek, cyk. Cyk, bo to jest mafia jakaś, patrz. Kierowca nie zwolnił dla przejścia dla pieszych, wydaje się śpieszyć. Ta osoba próbowała wrzucić coś przez okno. Czy ja mogę przeszukać pojazd przez to? Przeszukajmy pojazd. Ej, co jest? Czemu tu jest key baseballowy? To dobrze. Nielegalny przedmiot, ale nie wiem, czy mogę go aresztować. Znaczy mogę w sumie, mogę. Aresztowany jesteś, ziomeczku. Z monobrwią. Ważne pojazdy z uszkodzonym układem wydechowym. Okej, czy to coś było. Ej, tu już jest 35 na godzinę, widzicie? Czy jest teraz tego? Nie, bo to jest straż pożarna. Oni niech jadą ratować świat. Dobra, ale ten ziomek, no to bez przesady. A oni będą coraz szybciej jechać, to jest dobre. Oni będą coraz to szybciej. Zepsuty wydech, uważa, że czarny dym nie przeszkadza. Właśnie, gdzie to naprawić? Nie, tylko mandat. Znaczy tylko, no aż mandat, ale nie będę aresztować ani przeszkadzać pojazdu. Lecimy, paralizator? Kurde, mocno. Nieźle, co to jest za strój? Co to za słaby strój? Lecimy dalej, od razu, bez niczego, widzowie. Zarabiamy pieniążki. Zatrzymujemy niebezpiecznych ludzi. 52 na godzinę! Jeszcze zielony, widzowie, jak mój, nie! Nie jeździ się tak. Ej, patrzcie, jaką ma twarz. Ta osoba to seryjny morderca. Odpowiada za 3 morderstwa w tej okolicy. Prowadzi skradziony pojazd. Nie, aresztowanie z bomby to jest. Kurde, nie mamy... Nie robię nic złego. Zostaw mnie w spokoju. Policja. Jest paralizator! Ej, nie miałem tego paralizatora. Nagle go mam? Jezu, jakiegoś seryjnego mordercy zatrzymaliśmy, widzowie. Jesteśmy królami życia. Ej, od razu zatrzymujemy. Już nie ma co, tak na spokojnie, tylko 2 na godzinę. Kierowca nadal wraca do siebie po operacji oka, miał... Dobra, puszczę wolno. Nie, no dobrze. Okej, puszczę wolno, bo tam operacja oka, może tam 2 na godzinę, to sam bym nie chciał być zatrzymany za 2 na godzinę. Aż 5 na godzinę, dobra. Też bym nie chciał być zatrzymany, ale nie, ale niech będzie. Sprawdźmy to, co tutaj będzie. Bez pasa, bez bezpieczeństwa, 5 km powyżej ograniczenia prędkości. Zwykły mandacik.
Ziomek zęba nie ma, ale nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, wszystko jest w pożądalu. Odblokowano farmę? Jaką zaś farmę? Czekaj, jakąś farmę odblokowałem, widzę w grze policyjnej? Miasto? Tutaj pozbiera... Ej! Odblokuj. Dobra, kolejne miasto mamy. Tu pozbierajmy pieniążki. Ej, aresztowanie tam jest, patrz! Już dwie policje jeżdżą! Ale jaką farmę odblokowałem, bo ja nie wiem. Chcieliśmy się dowiedzieć, jaką farmę. Ulepszenia, co my tu mamy? Najlepszy wóz już mamy. Zderzak. Myślę, 8 tysięcy. Zderzak już mamy. Wóz policyjny mamy najlepszy. Nowe malowanie. Nowe syreny. Kurczę, na nowe koła nie mamy, ale te felgi są bardzo ładne. Lecimy. A teraz po prostu na farmie jesteśmy. O Jezu, 35 godzin na farmie. Ja bym chciał jeszcze, autostrady bym chciał. To będzie mocne. Skanuj, skanuj, skanuj. Dobra, tamten ziomeczek. Nie ty, nie ty. Przepraszam, pójść wolno, nie chciałem. Ej, 570 dolarów za darmo? Za to, że puściłem wolno, to ja powinienem każdego zatrzymywać. Nie no, nie zatrzymujemy. O, dobra, ten jedzie za szybko. Siu, wyścigówką go zatrzymujemy. Moją wyścigówką elegancką. Kierowca nie zwolnił na przejściu. Dla pieszych wydaje się śpieszyć, ta osoba próbowała wrzucić coś przez okno. A, przeszukaj pojazd. Okej, okay. Jak fajnie się rozgląda. Nóż? I co to za wbity nóż w tego? Ej, no... Jak odkliknąć ten nóż? Wróć. A, aresztowanie po prostu. Aresztowałem ją za ten nóż, czemu był wbity nóż? Mega dziwne. Wow, kolego! Co tak szybko? Świetnie zauważony, brak zatrzymania przed znakiem stop. Twierdzi, że nie było widać znaku. No mandacik, mandacik, no mandacik. 9. poziom. Let's go. Ej, śnieg od razu, nowa trasa już, tak? Tak krótko była farma? Ej, śnieg, to będą się ludzie ślizgać. Ej, nie, ludzie się będą ślizgać, 30 na godzinę. Ej, ale fajnie, że są nowe, cały czas nowe te. Ej, dobra, zbieramy nagrodę. Lecimy, moi drodzy, niech sobie jadą tutaj policja. Ej, 40 na godzinę, ale bez syren. Zatrzymujemy dla beki. Zatrzymuję, co z tobą nie tak. Nie, nie, nie. Pojazd serwisowy zamierza złożyć skargę. What? Ej, ale ona nie jeździła nas. Zatrzymaliśmy pojazd, który nie miał syren, a jechał za szybko. No nie może być tak, że policjanci mają tacy przywileje nagle, że sobie jadą ile chcą. Nie może tak być, tak? Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale dobra, no i się wkurzę o 45 na godzinę w zimę. Gość, ziomeczko, się rozwalisz na śniegu. Jest lód, prawie nie wyhamował przede mną. Prowadzi bez prawa jazdy, twierdzi, że nie potrzebuje prawa jazdy, 15. Przeszukajmy, nie, dobra, aresztowanie od razu, niech będzie. No bez prawa jazdy, to lecimy. Co my tu mamy? 30 na godzinę, proszę bardzo, proszę bardzo. Ja czekam, aż będzie znowu pościg. Pościg jest najlepszy, widzowie, to jest tak kozackie, jak się zaczyna pościg. Ale tu będą 36 na godzinę. Czy będzie coś gorszego? Ale idealnie, ale idealnie, widziałeś to? Ogromne pęknięcie na przedniej szybie, to co mam, prowadzenie tego pojazdu jest niebezpieczne. Twierdzi, że ma umówioną wizytę w warsztacie. Mandat. Zwykły mandat, nie będziemy mu nic zrobić. Śmieszno, nie wiem co miał na głowie, ale zostawmy go. Wiking, co, ja jako wiking policjant, nie, ja zostaję w swoim mundurze. Ja zostaję w mundurze policji. Miasto? Zbieramy pieniążki od boku. Ej, patrz, jakie miasto. Co tu się dzieje? Proszę państwo. Ile oni zatrzymują ludzi? No to... To się szanuje! Elegancko! Cofnijmy, ulepszenia, co my tu mamy? Z ulepszeń mamy nową felgę! Kupmy wszystko, ale weźmy to, bo zaraz wszystko będziemy mieli. Ja kupuję, czyli wszystko mam wykupione? Dobra, nowy wóz, niech będzie, dzisiaj teraz sobie pojeździmy tym, reszta to jest z reklam, dobra. Zaczynamy grę, jedzie prosto na ciebie, o kurde! Cyk, kolczatka! Tak jest, skazany podpalacz próbuje uciec z policji, wiele wykroczeń drogowych. Szukajmy pojazd jeszcze, nic nie znaleziono. No aresztowanie po prostu, krzyk. Spadaj, co spadaj, rób co mówię, nie ruszam się, żadnych nagłych ruchów. Jest. Pokaż mi ręce. Krzyk. Jest, bez paralizatora się odbyło. Obyło się bez paralizatora, moi drodzy. Przyjemnie. Uważaj na pojazdy z włączonymi światłami awaryjnymi. Okej. Okay. Dobra, to jest karetka, to nic. Czy jak mocno świeci po prostu, jak za mocno świecą światła, to musimy zatrzymać ziomeczka. Ten idzie dobrze, ten idzie dobrze.
Kurde, będzie za szybko. Ej, ten ma światło awaryjne, widzisz? Przyjacielu, co ci tak miga? Włączone światło awaryjne, zachowuje się bardzo agresywnie. Ej, to pojazd służbowy. No dobra, coś się agresywnie. Patrzcie, coraz więcej kasy zarabiamy z tego. 27, bardzo przyjemnie. 40 na godzinę, za dużo. Za dużo, ale mógł być kogoś gorszy. No dobra, niech będzie, zatrzymujemy. Trzeba zatrzymać. Pojazd ma na koncie wiele wykroczeń związanych z parkowaniem. Żadne z nich nie zostało opłacone. Twierdzi, że pojazd należy do znajomego. Mandat. Kurde, ciekawe, czy ten mandat opłaci. No chyba opłacił od razu. No dobra, Okej, samochód do znajomego. To mogłem przeszukać w sumie. Mogłem przeszukać wóz, bo to był samochód niby od znajomego. Mhm. A może tak nie było i mnie kłamie, tak? Więc nic nie wiadomo. Jak on zasuwa! 60 na godzinę, ty! Dwa razy więcej! Bardzo agresywnie, ty! Aresztowanie, ty! Czemu agresywnie się jeszcze zachowuje, jak takie coś ten... Bardzo mi przykro, ja chcę tylko robić swoją pracę. O, kolego, za szybko tym! Za szybko, ale drifta żeś zrobił, my też w sumie. 8 km wyżej organizuje, zachowuje się niespokojnie, coś jest tu nie tak, przeszukaj pojazd. Znowu nóż? Aresztowanie! Za nóż! Czemu nie mają nóż wbity w tapicer, znaczy w siedzenie, mega dziwne. To jest mega podejrzane, patrzcie, ile my kasy zarabiamy, my już nie mamy co wydawać. My już zarobiliśmy na wszystko? Już nie mamy naprawy. O, siuk! Proszę bardzo, dzień dobry! Tutaj jeździ po ulicy wężykiem. Dziwny zapach z pojazdu. Kurde, nóż to dziwny zapach z pojazdu? Aresztowanie. Bez gadki w ogóle. 35 na godzinę teraz. Na śniegu. Ciekawe, jaka będzie następna mapa, widzowie. Ja chcę zobaczyć następną mapę, jaka teraz będzie. Please. Next map, please. Proszę o następną mapkę. 35 na godzinę. Co tak każdy ładnie jeździ? A ty tak, kolego, źle jeździsz. Tak się kolczatkę na cywila założyli. Nie, no nie będziemy takich rzeczy robić. Coś jest nie tak. Zachowuje się niespokojnie. Kurde, oni wszyscy mają nóż wbity. Czemu oni mają wszyscy nóż wbity w auto? Co jest nie tak? Ej, kolego! Że tak pędzisz? Ciekawe gdzie, Znowu kto jest niespokojny? Patrz, znowu nóż! Nie mogę, speedrunujemy grę normalnie. Czekajcie, speedrunujemy teraz. Speedrunujemy grę totalnie. Bierzemy ich? Dobra, ten jeździ zbyt ten. Kurde, nie ma żadnego pościgu. Pościg to jest najlepsza rzecz, widzowie. Jak ludzie jadą jako pościg. Dobra, to patrz, wszyscy ładnie jadą. Co się dzisiaj dzieje? Patrz. Dobra, no ten za szybko. Czarna limuzyna, to źle świadczy, czarna limuzyna. Z pojazdu dziwny zapach, będzie nóż. Jak oczywiście mamy nóż. Te cztery samochody pod rząd miały nóż i miały dziwny zapach albo coś podejrzanie się zachowywały. Ty! Limuzyn... prawie we mnie wjechał! Co tu miało być? Patrz, będzie nóż. Dobra, to się zbugowało coś? Musimy chyba przejść to, nie? Co jest grane? My zarabiamy, a... Co się tu dzieje? Ten jedzie dobrze, ten jedzie w ogóle wolno. Ten jedzie też mega wolno. Kurde, mega dziwne, co z tym nożem? Bo nie dostajemy expa w ogóle, teraz widzę. Wow, 44 na godzinę. To może my źle coś robimy, dlatego jest cały czas to samo. Patrz, widzisz? Mandat po prostu damy. Ej, mandat trzeba dać, patrz! To my źle robiliśmy. Dlatego było cały czas to samo, po prostu jak źle zrobisz, to jest powtórka. Ma licznik, nalicza klienta podwójną opłatę. Nie, proszę bardzo. Mamy 12, będzie nowa mapa chyba. Czy jeszcze nie? Zbierz, nie, będzie nowy strój. Ale my nie chcemy tego stroju oczywiście. My nie chcemy tego... Miasto? Wow, ile pieniędzy się nazbierało i odblokowanie. Klasa światowa, pany. Wow, tutaj nowe te... Ale się dzieje w mieście, widzowie. Ulepszenia? Ale my już mamy wszystko. My już mamy dosłownie... To jest komputer? Czemu mamy komputer na aucie? Uważaj na pojazdy z włączonymi długimi światłami. Okej, czyli jak będzie mega mocno świecić. A to jest inna ulica teraz. Nie, nie chcemy tej nagrody, niech sobie przejedzie. Bo to już mamy wszystko. Te nagrody już są zbędne. Zatrzymujemy. Dobra, widzowie, pod koniec odcinka dajemy cywilowi kolczatki. Myk. O kurde. Wywalą mnie z policji. Przeszukaj pojazd.
I na koniec, widzowie, aresztowanko. Co ty sobie myślisz? Dzisiaj zostaniemy policjantami razem z Bzykiem! Nie. Patrz, co tam robisz razem z Bzykiem? Dzień dobry! Siema! Ty też widzę, że korzenie azjatyckie masz, co? W swojej rodzinie. Jak ty wyglądasz? Panie oficerze, dzisiaj widzowie zostajemy policjantami z krwi i kości. Jest to symulator policji i będziemy jakieś porządki, prawda, na drodze robić. Zobacz. Ty! O! Ej, dobra, spokojnie. Skąd ty masz ten pistolet? Co jest grane? To jest w tabulatorze. A, Jezu, to broń można mieć. Dobra, nieźle, widzowie, mega dużo rzeczy. Pamiętajcie, żeby zostawić łapę do góry, subskrybujcie kanał i wpadajcie na Palion Style, my Bzyku. Idziemy i wyruszamy. Przygodę, wyjmij. Czy można coś tu zwiedzić? Dzień dobry. Porozmawiaj, siema. Co? Pokazanie dokumentów. Ty możesz babę na policji normalnie przeszukać, nie? Dzień dobry, to jest mój pierwszy dzień pracy. Na pierwszej służbie będziesz wysyłać mandaty, więc wypatruj pojazdów, łamiące przepisy parkowania. Uważaj i interweniuj, jeśli spotkasz się z innymi wykroczeniami. Franklin... czekaj, to ona jest? Ona nie wygląda troszkę jak ona. Ej, dobra, ja wyciągam ten. Co jest? Co ty zrobiłeś? Co? Wyciągnąłem pistolet, no co? Stary! A więźniowie tu są. Gdzie? Tutaj obok, o właśnie tu. Co ty gadasz? No serio, pa, tu jest jakiś dwójka. Baby. O, ej, dziewczyna. Ty kubeczek. Ty same kobiety, co wam nie wyszło w życiu, co zrobiłyście? Dobra, strzelamy do nich. Nie strzelaj, bo nas wywalą z pracy. Chodź, musimy wyjść, musimy iść do pracy. Dawaj. Dobra. Dostaliśmy sporo doniesień na temat parkingu, możesz spojrzeć, co tam się dzieje? Ej, mamy spojrzeć, stary, co jest na parkingu, wyjdź z tego budynku. Widzę, orzesz ty, co tu się dzieje? Dobra, ale tu coś jest nie tak? No, co ja, sprawdźmy to. Ale przecież to normalnie stoją, ej. Naciśnij i. Ta osoba właśnie wyrzuciła śmieci na ulicę! Która? Śmieci na ulicę! Widziałeś to? Która? Tu, ten ziomek! O ty, dobra, nie uciekniesz mi! Ale czekaj, co ty gadasz? No on wyrzucił śmieci na ulicę, dobra, ej stary, porozmawiaj. Ej, porozmawiaj z nim. Ty to widziałeś? Czekaj. Porozmawiaj z nim. Śmieci na ulicę wyrzuciła. Ale trzeba nie, przeszukanie, oskarż o wykroczenie. Zaśmiecanie. Tak. Dobra, pouczenie czy mandat? Mandat! Ticket for littering. That will be $25. No, dawaj 25 golda. Czemu tak drogo? Nara, kolego. Mogę go pobić? Mogę obserwować. Dobra, chodź. Ej, musimy na parkingu spojrzeć na te samochody, ale one dobrze stoją, nic tu nie ma takiego. No mi się nie? też wydaje, no, ale mnie wkurzyła ta osoba, co wyrzuciła. Kolejna! Co się stało? Ta osoba właśnie wyrzuciła śmieci na ulicę. Ty Która? Czekaj, widzisz to? Nie wiem, właśnie, czekaj, bo masz taki znaczek nad głową. Mam. Dobra, stary, patrzmy na samochody teraz, chodź. Tak, walić śmieci, teraz zobaczymy tutaj. To nie, zostawmy, chodź tutaj, tu, na ulicę. Sprawdzimy, czy dobrze stoją, chłopak. No zobaczmy. Dobra, kolego, czy ty dobrze, no jest chyba, nie? Oni nie muszą płacić za... Ej, nie wchodź na drogę, oni chcą jechać. Trzeba zobaczyć, czy on zapłacił za parking. No. No ale on musi mieć jakąś kartkę, a tu kartki nie ma żadnej. To właśnie, czyli co, mandacik? Nie, poczekaj, nie ma. Poczekaj, chodź tutaj. Ciekawe, czy możemy zginąć od potrącenia samochodem, jakby nas... No, nie mogę skakać. Ej, co tam się dymi na ulicy? To jest z tego, nieważne. Ej, jaka fura! No fajna, to chyba mandacik. Ej, za patrz! Górę zaraz. To jest ziomek ten, widzisz? Inwalida. Inwalida, i co teraz? On w złym miejscu stoi, no to mandacik, cyk. Ale nie, on może tu stać chyba, może. Myślisz? Dobra. Tu jest bus. Ty, ale nie można, co on robi? Gdzie on stoi? Tu można? Nie, tutaj na stówę nie można. No tak za tym? Od razu? Nie, co? Nie ma szans, nie, tutaj mandacik. Nie, znaczy nie wiem, nie, bo to jest w Stanach tak, ale dobra. Dobra, interakcja. Mandacik. Wezmij pomoc drogową. Patrz to. Ma na lawetę, patrz, mam tu pojazd. Pomoc drogowa dotrze do ciebie niebawem, patrz. Pa, laweta będzie, patrz. Nie gadaj, patrz, nie. To. Nie, co się dzieje? Co się odwala? Ja jakby to nie jest moja wina. Mnie z pracy nie wyrzucą, nie? Co się odwala? Ej, dobra. Jakim cudem ten samochód jest tak ciężki, że... Co jest? Nie! Nara! Trzymaj się! O nie! Ej, ma źle, ja nie wiem, czy to dobrze zrobiliśmy. Biedny posiadacz, no mi się wydaje, że czy my stracimy pracę właśnie? Nie, spokojnie, jakby coś, to mam zawsze broń przecież, prawda? A tak, wiem, jak no, bronić. Na pewno. Przestań do mnie celem mierzyć. Nie, spokojnie. Żegnam, trzymaj się na razie. Dobra, dawaj, teraz tak, patrz. Proszę wysiadać, jak w GTA. Nie dobra. Gadaj. Nie, chodź na drugą stronę teraz, bo tam śmiecili, chodź. Dobra, chodźmy, fakty. Ty! Ej, pani jest trzeźwa. O. Hey there. Interwencja. Nałożenie kajdanek.
Dawaj nie, ją, dobra, zrobimy wpuszczenie. Jest pani wolna, do widzenia. Dobra, ale na razie. Nie, chodź, chodź. Nie, na razie nie będziemy robić tak, to potem się bawimy, bo wywalam nas z pracy. Ten ziomek. Weź, teraz patrzmy też, czy ktoś nie pije, nie? Bo nie można pić. A o, racja, racja, racja. No. W miejscach publicznych. Tutaj dobra. Nie. Tutaj jest jakiś po. Jaki irokez ma? Co jest? On ma skazaną fryzurę chyba. Nie! Czemu ty celujesz do niego? On ma zakazaną fryzurę! Przestań do niego sobie mierzyć, ty jesteś chorym policjantem. Wow, trafiłem w niego i nic nie zadziałało. Chodź, chodź, zostaw go. Dobra, zostaw dobra, nie ważne, idziemy. Patrzymy na te samochody dalej. O, pani, gdzie? No, żeby nie pani nie trzeźwa? Nie, trzeźwa, trzeźwa. Trzeźwa, żeby na ulicę nie weszła. Ej, co to ma? Wejdzie na ulicę zaraz! Co? No patrz! Nie, dobra, 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 ręce do góry. Nie, nie, spoko, dobra, jest git. To ja stać! Panie policjancie! Jezu, jak się wystraszyłem, żeby nie, zabiję. Dobra, interwencja, interwencja, chciał przejechać policjanta. Nie, 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 zostaw. No Zyko, jak ty jesteś nienormalny. Słuchaj, nie, tutaj wszędzie każdy wykroczenia robi w tym mieście. Musimy być dobrymi policjantami, czekaj. A tu dobrze stoi? Nie, nie, to jest na stówę złe, dobra, nie, nie, wzywaj no, lawetę. Nie, no przestań, nie wzywaj lawetę. Nie, dobra, ale ten, ale mandacik to się należy. Właśnie ktoś mandaci... się z tobą przywitał. A! No i coś, że się przywitał. Jakie tu są rzeczy! Dobra, Oskar... cech, wystawiony mandacik. Dobra, nie, nie będę mu nic zrobić. Nie, nie chcę, niech sobie idzie chłopak. Jestem bardzo miłym policjantem, nie to co bzyku, który mierzy do każdego. Wystawiłem zły mandacik. Dobra, nie, nieważne, co? Jaki nie. Mandat? Co ty zrobiłeś? Mandat aucie wystawiłem, ale dobra, nieważne. Chodź, chodź. On idziemy. Źle stoi, czekaj, on. Czekaj, on. Nie, dobra, żartuję, źle stoi. Czy my możemy, kurde, pojeździć samochodem w ogóle? To było fajne. Czekaj, dobra, czy on jest tutaj. Czy on tak daleko stoi dziwnie. Co to jest? Co to w ogóle jest, stary? Patrz, jak on stoi. No, no, tak stół. Tutaj jest tak mało do. No jest niby droga, no nie wiem. Ej, nie, 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 to na pewno to jest źle zaparkowane, to jest źle zaparkowane. Mandacik. Już on se stoi, nie, no on se stoi, chłop, jak nie wiem, nie. Nie, mandat zaparkowania, upłynął czas, specjalna strefa, nieważne tablice, pozycja i ustawienie. O, jest coś takiego, pozycja i ustawienie. Za głęboko w osi, tak, 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 jest coś takiego, stary. Działa, pa, no lecimy, wiem. Panie policjancie, panie no policjancie. No i dobrze, interakcja weszła, dobra, lecimy dalej. Co słuchaj, generalnie ja bym wyciągnął pistolet, bo nie wiadomo co się może stać, ale zaraz wchodzimy w jakieś niebezpieczne środowisko, nie, niebezpieczne ulice. Parę jakieś jest zaśmiecone, śmietnik wywalony normalnie. Oka, no, nie wiem kto to zrobił. Dobra, lecimy, czy policjant się męczy jak ja będę biec tak cały czas? No właśnie nie, mi się na przykład w ogóle nie męczy. Panie policjancie, Porsche. Ej, ta baba jest podejrzana, nie? No, co ona się tak patrzy ona na ona nielegalnie chodzi chyba. Dobra, nieważne, idziemy, idziemy, idziemy. Ej, co tam się tak, patrz, co tam świeci, tak, widzisz? Idziemy tam, idziemy tam. Stoją ci, dobrze hey, stoją. Wow, 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 wow! O. Właśnie ktoś się tam przywitał, aha, dobra. Już myślałem, że jakiś mandacik. A ty wow, wow, wow! Chodź, stary. A, tu nie można wychodzić poza tą chyba. Nie, można! To nie jest rejon mojej służby. A, nie. Wracać albo grozi mi zwolnienie. Jakbym tam poszedł, to mi grozi. Tak piszę? Nie no, nas zwalniają. Ja bym chciał znaleźć jakąś pijaną... Eee, co to było? Widziałeś to? Dobra, nie, ale temu to mandat się należy, czekaj. Ej, no czekaj. Wyłaź z tego samochodu. O nie. Co ty zrobiłeś? Ej dobra, nie, ej dobra, sorry. Nie. Wywalono na swój partner do... Sorry, jest sorry, sorry. Kolejny dzień. Dobra. Ta osoba wyrzuciła śmieci. Dobra, który też, to? Też mam to, no. Który, gdzie są śmieci? Dobra, czy ktoś tu każdy dobrze stoi, no... No ten tak stoi trochę krzywo, ten, widzisz? Tak. Ale nie, to nie, trzymaj, no... Ej, ale dziwnie stoi. Nie, ale to wygląda tak, jakby... Nie, to wygląda tak, jakby trzeba było mu dać mandat. Po prostu jakby gra powiedziała, że ej, no mandat. Możliwe, że tutaj że trzeba, ale to... No nie, nie można w sumie mandatu za to dać. Nie, dobra, kij. Myśmy dobra. To jakbyśmy to widzieli na w prawdziwym życiu. Zróbmy to tak. Niby jest dużo soparczy. Policjanci górą! Przebiegamy przez ulicę. Sprawdźmy tego. Ty, a ten co tak? I tak można stać? Niby to, nie? O, nie, 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 to źle, to źle, to jest na stówę, jest złe stanie. Czekaj. To jest mandat, tam jest nawet na chodniku, że ci stoi. Aha, wezmij mandat za parkowanie, pozycja ustawienie na chodniku. No niby, no dobra, w sensie chyba gra o to chodzi, bo jest ten, na chodniku, no ale... Nie, no dobra, mandat. I tyle. Mamy mandat. Ja na bzyku, let's go! No jedziemy, jedziemy, nie ma co. Ty, ale po co na pistolet? To kto nas, kto nam będzie coś robił, że... Ja nie, tak. Wiesz co, ja strzeliłem. Ej, dobra, ktoś wyrzucił śmieci, tylko nie wiem kto. Nie wiem, czy ej, to pa, nie było ona. Ty, nie, Paweł, chodź tu, pa. What? Ale odkleiło chłopaka, ej, dobra! Co jest, stary, co nie, to jest? Dobra, no nie powiesz mi, że to jest normalne parkowanie. No bez jaj. Ej, nie! Ej, do, ej dobrze, wezwałem starej ziomka. Lawetę. Nie wiem, można się... A, dopiero przyjadą tu. No nieźle.
Kurde, ale mogę mu mandat najpierw dać. No ale to mandat chyba jest jak tak ten, dobra. Nie, nie, gicio. Mamy gicio. Stację benzynową. Ten se gra na telefonie. Co jest grane? Jakiś paralizator, co? Nie, ja robię. Nie, czekaj, czekaj. Robimy tak, przeszukanie, no. Gdzie to jest? A jakieś ilegalne substancje na pewno. Obszukanie, rewizja. No, pokaż. A, no, tak kurde, wiesz. Nic nie ma. Nic? No dobra, cokolwiek. A. Sprawdzimy. Ej! Ma? Patrz, o. On ma stare czekoladę, pół uncji marihuany i przewodnik po mieście. O, o. Kontynuuj. No i co? Poproś o okazanie. Nie wiem, czy doku. No, kajda? Nie, kajda chyba. No nie wiem, jak tam jest w Stanach. Dokumenty, trzeba go... Dobra, dokumenty, dawaj. Proszę o dokumenty. Jaki on ma głos? Prawo jazdy, guerra... Ale ma pozwolenie na broń, nie. Okej, okay, oddaj. Oskarż o wykroczenie, zaśmiecanie, wandalizm, nieważne dokumenty. Właśnie, nie sprawdziłem, czy nieważne dokumenty. O-o. Przejście... Ej, kurde, ale tu nie ma tego wykroczenia, co ten. Którego? Dobra, no kajdany! No to ma stare narkotyki. Ma. A ja nie wiem, jaka tu jest dozwolona ilość tej. Dobra, zostawmy chłopaka, bo dobra, już i tak... Dobra. O, ja bym się poszczęściło. Co? Co? Nie chciałem! Jest pan fatalnym glino! Ej, nie chciałem! Dobra, ej, zostawiamy go! Zostawiamy go, niech się uwolni. Ej, patrz, co on robi! Czekaj. Yeah, zdjęcie kajdanek. Stary, podeszłem do niego i powiedziałem, zdajmy panu te kajdanki. O, dzięki, już jesteśmy G. Dobra, chcę spadać. Idźmy stąd. Idziemy. Taki wstyd robimy jako policjanci, że to jest niemożliwe. Prawda, nie. Weźmy, my się powinniśmy po prostu zajmować biletami tutaj parkingowymi. I tu widzę chyba, jakiś spał, to ty. Ja ten, a co ten ziomek? Nie, ten ziomek dobrze stoi, ten ziomek... Kurde, nie, chłopaki dobrze stoją, ale tamten to zaszalał, nie? No, stoją, wręcz bym powiedział. Dobra, idziemy, przechodź. Ej, chodź tutaj, tu może będzie więcej ludzi, patrz. Tak, i poprzeszukiwa. Jest więcej ludzi i zobaczymy, co będą robić. Mhm, nie ma jakichś napadów na sklep, a... Dzień dobry. Wszyscy na telefon się patrzą, no. Prawda. Nikt się nie patrzy na drogę, wszyscy na telefon, no co to jest w ogóle za sprawę? Dzień dobry, panie władzy, dzień dobry. Tu nie... Dawaj jakieś... Ej, dawaj, szukamy takich rzezimieszków, stary. Takie chłopaki, no, spod ciemnej gwiazdy, jak to mówią. Kto tak mówi? Ktoś tak mówi, on źle stoi, on stoi przeciwko do ruchu drogowego. Patrz, że wszystkie auta w tam mają skierowaną pupkę, a to chyba nie wiem, czy to coś zmienia. Tak, to na skupę to zmienia. A ty, w takim razie, jak on zaparkował tak w ogóle? Nie wiem, no ja się podprąd. Ale nie ma czegoś takiego, nie ma w tej interakcji, że możesz... Mandat parkowanie i patrz, pozycja i ustawienie, zły kierunek, cyk, dostajesz. O, jest! O kurde, ja widziałem. I myk, mandacik wystawiony, cyk! Proszę i premia, jest, go! O, let's go! Ej, mamy iść tam w ogóle, a, bo ty tu jesteś. Chodź. Nie widzę cię. Wzdłuż drogi idź. Nie tam, w drugą stronę. Hello! Dobra, szukamy następnych ludzi. Tak. Trzeba tutaj znaleźć jakiegoś chłopaka, który widać, że jest podejrzany. Jak zobaczysz taką osobę... pani idzie. Od razu wyciągaj paralizator. Nie baw się z nim, bo nie wiadomo, jak to jest niebezpieczne. Co jest grane? Ale wiesz, paralizator... A ten chłopak co tu robi? Ej! A nie, to jest parking? Parking to jest, nie. Kurde, ale ma... Ej, nie, to jest parking? A już bym się chciał mandat wsadzić, co? To jest parking, no. No ma szczęście, nie? Ale mega dziwne. Mega sus, proszę pani! O, pasy! Kto będzie się patrzył na telefon? Zatrzymaj się. O, tutaj... Dobra, zatrzymane. Wow, co tak przejechał? Na czerwonym! Na czerwonym! Na czerwonym przejechał, dawaj go! Ostrzegawczy. Nie, czekaj! Ej, stary, ale jak mamy go dogonić bez samochodu? Stary, na czerwonym na naszych oczach przejechał ziomek. A ten nie jest sus, bo jaki chłop łysy. Nie, on jest sus. Nie! Nie. Ktoś wyrzucił śmieci. Weź mnie. Czekaj, bo ty jesteś nie halo, nie? Czemu chłop na czerwonym sobie tak go przejechał? Zaraz się pobawimy. O, dzień dobry! Dobrze, pana znowu widzieć, bardzo miło! Bardzo mi miło! Dobra, ten kolega... Uczelnica, zaraz nas zwolni, nie? Bo nas zwolnią tutaj! Nie, no ja nie mogę, my nic nie zarabiamy! Ej, dobra, ten gościu jest mega sus, nie? Mega sus? Przeszukanie, stary.
Let me frisk you for any illegal items, please. Ja nie mogę, no stary ten irokes. Jak co normalny ma taki irokes, nie? A, kluczyki, słodycze i przekąski. Aha, no masz szczęście, chłopak, dobra. You can leave now. Have a great day. Fajnie, 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 że nie zarabiamy nic bzyk. Nie mamy co zrobić, nie? Jesteśmy nikim po prostu. Nie potrafimy nic zrobić. Czekaj. Leave me alone! Do not move! Co jest? Do you understand? To jest, ale to agresywny jesteś! Aha, bo ty pistolet się wyciągasz, ale nie, jak strzelisz, to się skończy misja. Dawaj ten! Paralizator! Paralizatorem? Chcesz kogoś? Ej, no. On ucieka! Czemu on ucieka? On jest podejrzany, nie? Ty! Nie, dobra, pogadaj z nim. Czekaj, czekaj. Ej, słuchaj. Mordeczko! Panie kolego! Stop! Ty się poskładał, bycie! Dobra, weź go, co teraz? No, ej, żyje! No tak, ale ty go odstawiłeś, to musisz z nim teraz porozmawiać. Pewnie go strzeliłeś. Czekaj, ja nie wiem. Dobra, zostawiam go, mam go gdzieś. Zostawiamy go. Ty, gdzie ty biegniesz? A ten też podejrzany. No co jest grane? Dokumenty. Ja nie mogę, kto te fryzury tworzył? No, ej! No nie, zatrzymaj się! No zatrzymaj się! No! Ej, patrz! Co tu się odwala? Stop! Ona nie chce. Ej, ona nie chce się zatrzymać! O kurde. Stop! Co ty zrobiłeś? Nie! Partner traci wszystkie punkty prawa, co skutkuje zwolnieniem ze służby. Nie! Stary, no uciekała, nie chciała się zatrzymać. Dobra, jesteśmy w języku beznadziejnymi policjantami, nie?